Teraz witam i zapraszam na serwis informacyjny Telewizji Gorzów. Zmiany w miejskich spółkach. Z funkcją prezesa gorzowskiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji żegna się Bogusław Andrzejczak, który odchodzi na emeryturę. Na stanowisku zastąpi go Maciej Symeriak, dotychczasowy wiceprezes miejskiej spółki Inneko. Z kolei nowym wiceprezesem w Inneko zostanie Maciej Zalas, gorzowianin oraz specjalista w dziedzinie energetyki. Bogusław Andrzejczak w przeszłości był prezydentem oraz wiceprezydentem Gorzowa, a w ostatnich latach kierował PWiK. Decyzja o jego odejściu była wcześniej uzgodniona z prezydentem Jackiem Wójcickim, który osobiście podziękował dziś prezesowi za jego wieloletnią pracę na rzecz miasta. Bogusław Andrzejczak będzie nadzorował pracę miejskiej spółki do końca listopada. Przez ten czas będzie wprowadzał w nowe obowiązki Macieja Symeriaka. Dzisiejszy briefing prasowy w gorzowskim szpitalu skupił się na złożonym problemie etyczno-prawnym dotyczącym zaprzestania leczenia. Uczestnicy spotkania, głównie lekarze, dyskutowali o tym, jak pogodzić obowiązek leczenia z respektowaniem woli pacjenta i zasadami dobrej praktyki medycznej. No proszę Państwa, ja się bardzo cieszę, że mogliśmy tutaj w dniu dzisiejszym realizować bardzo ważne spotkanie dotyczące medycyny końca życia. To nasze spotkanie jest spotkaniem pierwszym z serii, które chcielibyśmy realizować w naszym szpitalu. I w trakcie dzisiejszej konferencji padło wiele interesujących, inspirujących tematów. Ale to głównie dlatego, że mamy wyjątkowy panel moderatorów po refleksji na temat medycyny końca życia. Wszyscy się z tym stykamy na co dzień. Ten moment kontaktu z pacjentem, z najbliższymi pacjentów jest też takim momentem krytycznym. I również mam świadomość tego, że niezależnie od okoliczności powinniśmy wszyscy realizujący pomoc zdrowotną dążyć do tego, aby ta relacja, którą chcemy nawiązać z pacjentem, z członkami rodziny pacjenta, opierała się o pewne zasadnicze, kardynalne zasady, czyli prawdy, wiedzy i pewnego zawierzenia. I mam nadzieję, że te zasady, które w praktyce są tak naprawdę zasadami realizującymi zaufanie wzajemne, będą tutaj w naszym szpitalu realizowane. Chciałem podziękować panu prezesowi za to, że ten temat w ogóle został wywołany, bo nie jest znany powszechnie, nie jest znany nawet w środowiskach, którym jest blisko medycynie i opiece nad pacjentem. A trzeba o tym mówić bardzo, bardzo głośno, dlatego że to jest temat trudny pod wieloma aspektami. Szpitale, lekarze są powołani do tego, żeby przede wszystkim ratować życie i leczyć pacjentów. Okazuje się, i to przecież wiemy ze własnej praktyki, nie zawsze jest to możliwe. Jest to bardzo cienka granica pod wieloma aspektami i prawnym, i takim ludzkim, i światopoglądowym, którą trzeba sobie uzmysławiać, przekraczać lub zdać sobie sprawę, kiedy się nie da przekroczyć. I ten pierwszy panel mi osobiście otworzył oczy na wiele aspektów, z którymi ja też sobie, których nie brałem pod uwagę. Także od strony pacjenta, bo to są trudne decyzje do podjęcia, decyzji pacjenta, czy on jest świadomy, czy nieświadomy tej decyzji. Rodziny, która jest z tym pacjentem emocjonalnie związana i chce go ratować za wszelką cenę, a nie zawsze się da. I od strony lekarzy, którzy
zmagają się z ogromnym wyzwaniem, bo po pierwsze muszą podejmować decyzje medyczne, które już są bardzo trudne, a z tyłu głowy jeszcze muszą gdzieś mieć tą decyzję prawną, która w tym momencie pewnie jest wtórna, ale później może być pierwszorzędna z punktu widzenia ich funkcjonowania, bezpieczeństwa pracy i tego, żeby później odważnie podejmowali decyzje. Temat bardzo trudny, ale równocześnie niezmiernie ważny. I tutaj chciałem pogratulować organizatorom, że zorganizowali taką dyskusję. To nie jest temat, który jest popularny i nie jest to temat łatwy. Jeżeli pani pyta, jak rozmawiać, to przede wszystkim rozmawiać, bo bardzo często jest tak, że my w ogóle nie poruszamy tego tematu, że ten temat jest jakimś tematem tabu, że boimy się podjąć tą rozmowę, boimy się tego, jakie będą tego konsekwencje. I o tym dzisiaj rozmawialiśmy właśnie, jak rozmawiać, jak podejść do w ogóle tego, do tego tematu, zarówno od strony medycznej, ale też od strony takiej prawnej, tak żeby to umieranie było z godnością i w takich warunkach, jakie byśmy sobie życzyli jako pacjenci, jako chorzy. Najważniejsze jest to, żeby podejść do tego drugiego człowieka z empatią, ze zrozumieniem i uszanować wolę chorego i rozmawiać. Jeżeli tego nie będzie, to samo prawo nic nie zmieni. My mówiliśmy dzisiaj o wytycznych, które stworzyliśmy razem z panią profesor Krajnik właśnie i z innymi ekspertami, gdzie w tym dokumencie my piszemy, jak wyobrażamy sobie właśnie to tak naprawdę godne umieranie i o tym, jak nie dopuścić do tego, żeby prowadzić tą terapię daremną, czyli z gruntu rzeczy złą dla chorego, taka, która zwiększa cierpienie, a nie prowadzi do wyleczenia. Problem też polega na tym, że jeżeli wszystko się wali i jesteśmy w ostatnim okresie, to rzeczywiście to może być za trudna sytuacja dla rodziny, żeby to zrozumiała. I im wcześniej zaczniemy z nimi rozmawiać jak z partnerami i tłumaczyć, co się dzieje, jakie są szanse, to rzeczywiście to będzie szansa, że oni też zrozumieją swoją rolę, to znaczy bycia z chorym, przede wszystkim bycia z chorym. I też jest to kwestia przyzwyczajenia ludzi do tego, że się umiera, że dziś ten temat umierania i śmierci został tam odsunięty na bok. I pięknie młodzi zrobi. Dokładnie. I wtedy, kiedy dochodzi do czegoś takiego jak właśnie ta wizja, że ten mój najbliższy, ta osoba może umrzeć, to jest to rzeczywiście szok dla... Tak. Dlatego ważne jest, żebyśmy też podnosili tutaj kwestię znaczenia śmierci i umierania. No między innymi bardzo prosto, organizując tego typu spotkania jak to nasze tutaj. To jest jedna sprawa. Dlatego, że to jest początek drogi. Na początek zwróćcie Państwo uwagę, że nikt w ogóle o tym nie mówił. Tak, to co mówił Pan mecenas, co do zasady się zgadzam, że mamy próżnię pewną i brak rozwiązań prawnych. Z czego to wynika? No z tego, że jeżeli my jako środowisko się nie komunikujemy, to skąd prawnicy mają wiedzieć, że my mamy problem? Co do zasady prawo nadąża za postępem, a nie wskazuje drogę postępu. Tak? No to byłby absurd, tak? Bo byśmy na przykład... Bardzo ciężki temat, bo tak naprawdę całe moje życie robię wszystko, żeby nie dojść do tego momentu końca życia pacjenta. Staramy się, żeby pacjent nam wierzył, że wszystko robimy, co w naszej mocy, albo jeszcze więcej, żeby pacjenta uratować. I często nam się udaje, ale często nam się też nie udaje. Jak dochodzimy do tego momentu, takiego końca, to jest taka szara strefa, która jest jakby pełna wstydu i porażki dla wszystkich. Staramy się o tym nie mówić. Ten temat pozostaje często nierozwiązywalny i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby na ten temat rozmawiać, uświadamiać. Z tym też się wiąże zespół wypalenia zawodowego wśród kadry lekarskiej. Leczymy pacjentów, związujemy się z nimi. Oni mamy swoje odczucia ludzkie, poznajemy, przyzwyczajamy się, a później tracimy tego pacjenta. My też to przeżywamy. I ta medycyna końca życia jest nie tylko potrzebna i pacjentom, ale też lekarzom, żeby sobie poradzić ze stratą i z tym wszystkim, co się wokół nas dzieje, bo to są bardzo ciężkie, bolesne tematy, bo pacjent idąc do lekarza chce usłyszeć, że będzie wszystko dobrze i że go uratujemy i będzie okej, będzie żył długo, szczęśliwie. Lubuscy seniorzy ponownie spotkają się na sportowych zmaganiach. Druga edycja Igrzysk odbędzie się w dwóch miejscach w Arenie Gorzów i na basenie Słowianka. Igrzyska seniorów to okazja, aby spróbować swoich sił w różnych dyscyplinach sportowych i miło spędzić czas.
To drugie wydanie Lubuskich Igrzysk Seniorów, no jak sama nazwa mówi, jest skierowane do seniorów, którzy ukończyli 60. rok życia. Maksymalnego limitu nie mamy, bo wiemy, że senior sam o tym zdecyduje, a mamy takich naprawdę zaawansowanych seniorów. Igrzyska odbędą się w tym roku 21 października i na nowej arenie Gorzów. Wszystkie zawody będą w arenie, natomiast typu ringo, bocia czy elementy koszykówki. Natomiast ostatnie pływanie oczywiście odbędzie się kawałeczek dalej na basenie Centrum Pływania Słowianka. Seniorzy zrobią występy artystyczne, pokażą się w swoich odsłonach tańca, śpiewu. Po tym rozpocznie się dekoracja i uroczysta impreza dla nich, bal. I masa przyjemności. Tak naprawdę wydarzenie będzie trwało cały dzień, czyli będzie od godziny 9 do godziny 21, 12 godzin. Podczas tego czasu będą zabawy, jedzenie, dobre nastawienie. Na Słowiankę można jak najbardziej na widownię przybyć, natomiast publiczność taka miejska, no to nie bardzo, jeżeli chodzi o samą halę, bo tam też mamy miejsce ograniczone. W sobotę oraz w niedzielę w hali sportowej CEZiP przy ulicy Warszawskiej odbędą się zawody, podczas których najlepsi polscy kulturyści i fitnesski powalczą o tytuł Mistrza Polski oraz o awans na międzynarodowe zawody. Będą to dwa dni pełne emocji, zmagań i sportowych wrażeń. To będzie wyjątkowy weekend, ponieważ pierwszy raz w Gorzowie, w ogóle w województwie lubuskim, odbędzie się Grand Prix Polski w kulturystyce i fitness. Będzie to trzecia impreza, jako trzecia impreza rozgrywana właśnie tutaj w ten weekend. 19 będziemy mogli podziwiać zawodników na Mistrzostwach Polski Junioru Weteranów. Będą to zawodnicy właśnie od wieku 16 do 23 i od 35 do bez limitu. Natomiast po tych zawodach będzie właśnie rozgrywać się Grand Prix. Będziemy mogli podziwiać zawodników w 6 kategoriach. Będą to kategorie open. Będzie bikini fitness, wellness fitness kobiet, fit model, którego wcześniej nie było możliwości zobaczenia tutaj przez mieszkańców Gorzowa i okolic. Wśród męskich kategorii będzie fitness plażowe mężczyzn, kulturystyka i kulturystyka klasyczna. Będą startować zawodnicy wielkiego formatu, mistrzowie Polski i świata, zwycięzcy wielokrotnych zawodów międzynarodowych, więc naprawdę będzie na co popatrzeć. Natomiast w niedzielę będzie można podziwiać dzieci od 5 roku życia do 14, nawet 15, w zależności jaka jest rok urodzenia. Natomiast tutaj będziemy podziwiać dzieci w układach artystycznych i akrobatycznych. Przepiękne układy reprezentują dzieci. Będą to dzieci z całej Polski, ponieważ będą to eliminacje do Mistrzostw Świata i Europy. Zachęcam do obejrzenia wszystkich tych zawodów i u osób dorosłych, jak i również dzieci. Dzieci będą mogły zobaczyć, zwłaszcza te, które mają predyspozycje taneczne, gimnastyczne, gdzie będzie to pokazana też możliwość pokazania swoich możliwości lub rozwoju i startów w tych zawodach. Natomiast wśród dorosłych będzie można zobaczyć, jak będzie pracując nad ciałem swoim, a wiemy, że bardzo dużo osób dba o ciało, ćwiczy systematycznie swoje sylwetki i będzie można zobaczyć lata treningów, jak przyczyniają się do wyglądu sylwetki i osób. I oczywiście w każdej chwili może taka osoba podjąć decyzję, chce spróbować rywalizacji sportowej i zgłosić się do startów. Oczywiście wcześniej trzeba się też przygotować pod względem prezentacji scenicznej, natomiast są to naprawdę wspaniałe zawody. Możemy sami oczywiście naocznie zobaczyć, jak wyglądają zawodniczki, zawodnicy w danych dyscyplinach, w danej kategorii. Nasz gorzowski mistrz Europy Grzegorz Biegański już w środę weźmie udział w Mistrzostwach Świata w Jiu-Jitsu Fighting, które odbędą się na Krecie. Jest to wyjątkowa dyscyplina, gdzie zawodnicy walczą w kimonach, łącząc techniki uderzeń, kopnięć, rzutów oraz walki w parterze.
Trzymamy kciuki za naszego mistrza. Jadę na Mistrzostwa Świata w jiu-jitsu sportowym. To jest taka odmiana, gdzie są kopnięcia, uderzenia, rzuty i oczywiście walka w parterze. Jadę z kadrą Polski, już lecę w niedzielę. No co, startuję w swojej koronnej kategorii 77 kg. Zszedłem już blisko 8 kg, więc no było trochę roboty. Myślę, że jestem przygotowany i przekonany o tym, że będzie złoto. 4 miesiące tak naprawdę przed już zacząłem szykować siłę, wytrzymałość siłową. Później oczywiście dużo techniki, przypomnienia sobie, bo tak naprawdę dawno nie walczyłem na zawodach. No i ostatnie 2 miesiące to już większe szybkości, jakieś sparingi, no i waga. Waga, czyli odpowiednia dieta, mogę to powiedzieć, dieta keto. Ja typowo naprawdę polecam, jeżeli chodzi o zbijanie wagi. No i teraz już pod koniec typowo schodzę z wody po to, żeby dojść do tej kategorii 77 kg, bo już za bardzo nie mam z czego zrzucać. Myślę, że jestem dobrze przygotowany. Więcej. Miałem teraz więcej czasu na przygotowania niż kiedyś, kiedy pracowałem w dwóch pracach. Teraz tylko i wyłącznie zajmuję się swoim klubem, więc raz jeździłem po, można powiedzieć, wielu klubach, gdzie sparingowałem z różnymi zawodnikami, trenowałem z różnymi trenerami, no i oczywiście w swoim klubie ze swoimi zawodnikami i trenerami, więc myślę, że jestem przygotowany na 100%. I teraz wszyscy muszą przejść weryfikację, czyli tą wagę osiągnąć. Jeżeli ja zaważę 77,5 kg, to mnie zdyskwalifikują i nie będę mógł uczestniczyć w zawodach. Więc każdy pilnuje przede wszystkim wagi, bo to jest najistotniejsza rzecz. Później, na szczęście, po tym ważeniu, na drugi dzień dopiero walczę. Więc mam cały dzień na odnowę biologiczną, na to, żeby tak naprawdę nabrać kilogramów, żeby wróciła ta siła. No i tak pokrótce to wszystko wygląda. Dziękuję za uwagę. Na następne informacje Telewizji Gorzów zapraszam już w poniedziałek o godzinie 17:30. Do zobaczenia.